Rozdział 13. Za pobytu Borowicza klasa szósta liczyła 33 uczniów. Współtowarzyszów, którzy z nim razem rozpoczęli kurs nauki od klasy wstępnej, dobrnęło do tego punktu zaledwie kilkunastu. Reszta składała się z drugoroczniaków i przybyszów. Dominującą większość stanowili Polacy, było bowiem tylko trzech Żydków, z tych Szlama, Goldbaum, dzierżył miejsce prymusa i dwóch Rosjan. Ogół tej młodzieży rozpadał się na dwie nierówne części wyobrażające jak gdyby dwie warstwy społeczne, a przynajmniej dwa obozy. Jedna gromada, do której należał Borowicz, jego adherenci, stronnicy, zwolennicy, Rosjanie i Żydkowie, zostawała pod wpływem inspektora i reprezentowała poniekąd maleńkie stronnictwo ugodowe. Druga była zupełnie bezbarwna, wrogo usposobiona względem pierwszej i ubierała się, o ile tylko można, elegancko. Zarówno pierwsza, jak i druga grupa piastowała w swym łonie różne odcienie wywołane przez związki krwi, zamieszkanie na wspólnej stacji, kopcenie wspólnych papierosów, ściąganie ze wspólnych podręczników albo zapalanie się do tych samych pensjonarek. Część inspektorska nosiła pogardliwe miano literatów, część druga sama ochotnie przezywała się Ligą Wolnopróżniaków. Borowicz odgrywał w pierwszej rolę niemałą. Jeszcze w klasie piątej za delikatną podnietą inspektora Borowicz założył wśród swych przyjaciół kółeczko zbierające się w niedzielę po nabożeństwie na jednej ze stacji w celu studiowania literatury rosyjskiej, a to dla lepszego pisania ćwiczeń. W klasie szóstej literaci mieli w swym gronie już kilkanaście osób, a po świętach Bożego Narodzenia złączyli się z dwiema takimiż grupami z klasy siódmej i ósmej. Odbywali zebrania wspólne w mieszkaniu pewnego siódmoklasisty, a częstokroć w mieszkaniu samego inspektora. Na tych posiedzeniach czytano i roztrząsano byliny, średniowieczne ruskie poematy ludowe, utwory Karamzina, Żukowskiego, Gribojedowa, Puszkina, Lermontowa, Kryłowa, Gogola, Ostrowskiego. Lektura dzieł tych pisarzów rozwijała instynkty artystyczne młodzieży. Uczniowie klasy szóstej, którzy w kursie swym mieli wykład byli na bohaterach przedwładzimierzowskich. Bohaterowie przedwładzimierzowscy z czasu przed panowaniem twórcy średniowiecznego państwa ruskiego Władimierza Wielkiego. Jak Wolga, Światłosławicz, Mikuła Sielaninowicz, o bohaterach kijowskich jak Ilia Muromiec, Alosza Popowicz, Dobrynia Nikitycz i tak dalej. Czyli o rzeczach nudnych jak flaki z olejem, a dla nastroju badawczo-racjonalistycznych podrostków niezmiernie śmiesznych. Z zapałem czytali piękne utwory Puszkina jak Eugeniusz Oniegin albo Lermontowa jak Demon. Najpierwsze samoistne uczucia tych młodzieńców, namiętne miłostki, marzenia i sny znajdowały swój wyraz, dźwięk i barwę w utworach pisarzów rosyjskich. Ale poza tą zewnętrzną formą sprawy kryła się treść głębsza. Częstokroć na zebraniach niedzielnych uczniowie klas wyższych, tworzący jak gdyby sztab tego obozu, wygłaszali referaty treści politycznej, a nawet religijno-politycznej. Samorodni badacze, maleńcy uczeni, jak mawiał inspektor, zarówno Rosjanie, Polacy i Żydzi masakrowali w swych wypracowaniach nieszczęsną Polszę. Opisywali ją na zasadzie książek dostarczanych przez kierownika jako dom niewoli, gniazdo rozbestwionej szlachty mordującej lud ruski przy akompaniamencie okrzyków psia krew i psia dusza. Niektórzy z odczytowiczów szli jeszcze dalej i pisali wprost programy dla Polaków, długie do nich odezwy albo hymny na cześć Rosji. Szczególną płodność w tym ostatnim kierunku zdradzali starozakonni. Zdolniejsi uczniowie z klasy siódmej i ósmej
Sadzili się również na politykę, ale w formie nieco mniej pospolitej. Pisali tedy o śmiertelnie nudnym wstępie Karamzina do historii państwa polskiego, o utworach Gogola nękających Polszę, o wierszu Puszkina pod tytułem Oszczercom Rosji i tak dalej. Niektórzy z maleńkich uczonych zanurzali się samochcąc w tak zwany panslawizm. Panslawizm, ruch polityczny, dążenie do zjednoczenia pod berłem carów rosyjskich wszystkich narodów słowiańskich, popularny w XIX wieku. Nabijali sobie głowę ogromnymi dziełami różnych zakazanych Czechów, czytali stuwiorstwowe utwory poetyckie, uwielbiające caryzm, a z tego materiału snuli na piśmie monita. Monit, napomnienie, przestroga, pouczające grzesznicę przywiślańską. Grzesznica przywiślańska, czyli Polska. W jakim sensie ma wyrzec się błędów i stać się Słowianką? Trafił się nawet między siódmoklasistami wieszcz Polaczek, który tłumaczył rymami na rosyjskie utwory Bajanskiego. Pisarz słowacki entuzjasta panslawizmu oraz innych panslawistów urągające lachom, a wreszcie i sam począł w tym guście brzdąkać na swej własnej lirze. Przeważna większość literatów należała do stowarzyszenia, czytała utwory i pisała wypracowania dobrych stopni gwoli. Oprócz takich byli jednakże i szczerzy entuzjaści, umysły krytyczne, badawcze, samodzielne, z właściwą młodzieży furią i namiętnością przyswajający sobie urąganie tej polskości, wśród której wzrośli. Bardziej rozgarnięci wśród nich na własną rękę brali się do czytania historii polskiej w imię maksymy audiatur et altera pars. Należy wysłuchać również drugiej strony. Właśnie za szybą wystawową księgarenki miejscowej widniała książka profesora Michała Bobrzyńskiego Dzieje Polski w zarysie, drukowana bez uprzedniej cenzury. Nie znajdowali tam jednak badacze gimnazjalni wierzgania szowinistycznego przeciw ościeniowi sądów ferowanych na ojczyznę przez inspektora gimnazjum. Historyk Polski, uginając się pod tak wielkim brzemieniem erudycji, że sam zmuszony był jego ciężar wielokrotnie wyrzekać, twierdził jasno i dobitnie, że starą Polskę nieco innego, tylko anarchia doprowadziła do upadku, że w ciągu dwóch ostatnich wieków istnienia Rzeczpospolitej nie można znaleźć w jej dziejach ani jednego prawdziwie wielkiego, rozumnego czynu, ani jednej prawdziwie wielkiej historycznej postaci. Podając te prawdy do wierzenia uczniom klerykowskiego gimnazjum kategorycznie, a bez objaśnienia, co według jego bieżących przekonań jest czynem wielkim, wielką postacią, profesor Wszechnicy Jagiellońskiej zastrzegał się przecie, że nie należy do tych, co obnażając nasze błędy i wady sądzą, że już wszystko zdziałali. Wyciągał na jaśnię wszystką otchłań dziejowego upadku własnego narodu, poduszczony przez koncept starego Marka Tuliusza. Marek Tuliusz, filozof, mówca i pisarz rzymski. Historia magistra vitae. Historia jest nauczycielką życia. W tym celu, ażeby na przyszłość wystawić taki oto program kategoryczny dla wszystkich, a więc i dla uczniów z miasta Klerykowa, musimy poznać we wszystkich szczegółach objawy i następstwa zabijającej równości. Ażeby w dzisiejszej pracy społecznej uszanować jednostki przodujące siłą swojej tradycji, talentu, wykształcenia, zasług, ażeby zdrową hierarchię wyrobić i utrzymać, ażeby jedni umieli prowadzić, a drudzy ich popierać i słuchać. Musimy odsłonić w całej grozie skutki lekkomyślnych, na chwilowym uczuciu polegających porywów, ażeby zachowując zapał, zbudzić w sobie zmysł polityczny, wyzyskiwanie warunków, męską energię wytrwania i pracy. Tak tedy propagacyjne działania inspektora Zabielskiego wydały płód o tyle, że całą młodzież należącą do ćwiczeń literackich
zachęciły do rzeczy ojczystych, których wcale nie znała, zasiały w umysłach specyficzny, wybitnie klerykowski wstręt do wszystkiego, co polskie. Rusofilizm, umiłowanie wszystkiego, co rosyjskie. Rusofilizm we wszystkim, aż do religii, uchodził w kołach tej młodzieży za synonim postępowości, krytycyzmu i tężyzny. Partia wolnopróżniacka rekrutowała się przeważnie z synów szlacheckich oraz ludzi zamożnych. Trudniła się głównie próżniactwem, naciąganiem każdego z belfrów, kto tylko dał się naciągać, tańczeniem do upadłego w karnawale, łyżwiarstwem, potajemnym jeżdżeniem konno i jeszcze bardziej sekretnym uczęszczaniem na maskarady z aktorkami, chwilowo goszczącymi w klerykowie i dziewczętami przebywającymi tam stale. Partia ta znieść nie mogła wszystkich praktyk literackich, ale z tej głównie przyczyny, że prowadziły za sobą nadetatową, pozaklasową robotę. Grupa wolnopróżniacka grywała w karty, o czym członkowie przeciwnej marzyć nie mogli ze względu na wielką ilość należących do niej lizusów i zwyczajnych szpiegów. Wolnopróżniacy jako całość antylegalna nie mieli wśród siebie donosiciela żadnego. Związani byli między sobą węzłami przyjaźni, stanowili zwarte koło gimnazjalnego high life, wyższe sfery. I wskutek tego tajemnica gry w stukółkę trwała wśród nich aż do skutku, pomimo najforsowniejszych śledztw inspekcji. Miejsce gry obierano to tu, to tam, a najczęściej w domu lekarza Wyszobierskiego, właściwie w pokoju jego syna, ogólnie lubianego wolnopróżniaka Antosia. Stowarzyszeni gromadzili się późno wieczorem przed 12 i to w takie dni, kiedy można było nieobecność na stacji usprawiedliwić bytnością w teatrze, na obserwacjach astronomicznych z nauczycielem kosmografii, na balu dla dzieci albo u familii za pozwoleniem właściwego zwierzchnika. Wówczas przy szczelnie zamkniętych okiennicach, wśród takiego dymu z papierosów, że osób widać nie było, kropiono stukółkę do późna w noc. Namiętności rozpasywały się ogromnie, gdyż wysokość stawki sięgała nieraz 40 rubli. Zdarzało się, że ktoś z rodziny doktora tajemniczony stukał dla rozpędzenia graczy za pomocą figla wśród nocy, naśladując głos inspektora. Wówczas dzielne wolnopróżniaki gasiły światło, chowały karty i pakowały się pod łóżka za szafę i do szafy, tłukąc się i gniotąc w ciemności. Kulminacyjny punkt karciarstwa przypadł na czas rekolekcji poprzedzających spowiedź wielkanocną. Cztery klasy wyższe zgromadzono do jednej wielkiej sali. Kilkunastu profesorów katolików zasiadło w pierwszych ławach, a na katedrze stanął, uproszony przez księdza prefekta, wikariusz miejscowej fary. Ksiądz ten był chudy i mały, mówił głosem cichutkim, jednostajnym i tak dalece bezbarwnym, że najwytrwalszych słuchaczów morzyła senność. Wąsate i golące brody, wolno próżniactwo klas ostatnich zajęło tylne ławy w głębokościach sali w sąsiedztwie pieca. W trakcie drugiego z rzędu posiedzenia, gdy ksiądz podjął dalszy ciąg wykładu, o skrusze i zaczął snuć niezmiernie długie okresy, w sali było cicho jak w świątyni. Zdawało się, że tam nie ma ani jednego żywego człowieka. Nauczyciele siedzieli bezwładnie, szklanymi oczyma z pobożnym skupieniem, wpatrując się w mówcę. Uczniowie nie zmieniali ruchu. Kto założył nogę na nogę, siedział tak ciągle. Kto wlepił oczy w jakiś gwóźdź podłogi, nie odrywał ich ani na chwilę. Minęła jedna godzina, wybiły wszystkie kwadranse drugiej, zaczęła się wreszcie trzecia. Nagle wśród tej absolutnej ciszy z ostatnich ław rozległ się dobitny i zniecierpliwiony głos. Ależ bij treflem. Trudno opisać rejwach wywołany przez te słowa. Władza rzuciła się do ścigania bezwstydnych graczów, poddała całą połać badaniu i rewizji. Żadne jednak środki nie wykryły winowajcy, który nawoływał do bicia treflem, ani jego partnerów. Inna grupa z entuzjazmem oddawała się hipice. Za przedmieściem Rokitki, w szopach wychodzących na pola, konsystował w jesieni i zimą
porą szwadron dragonów niektórzy z wolno próżniaków zawiązali stosunki z podoficerem któregoś oddziału i grubo płacąc dostawali na kilka godzin późnego wieczora trzy okulbaczone konie. Wyprowadzał je cichaczem w szczere pole umówiony żołnierz i tam czekał. Jeźdźcy, przebrani w długie buty, cywilne kurtki i czapki, chyłkiem przybywali na miejsce oznaczone, wskakiwali na siodła i gnali, co koń wyskoczy, po mało uczęszczanych dróżkach. Paczka mniej rycersko nastrojona szalała za aktorkami. Chodziła w kostiumach stróżów, Żydów, dziewczyn, starych bab i tak dalej, na przedstawienia pięknej Heleny. Piękna Helena, popularna operetka Jakuba Offenbacha. I oklaskiwała głośne w klerykowie piękności wędrownej trupy. Bajecznych sztuk w tym kierunku dokazywał uczeń klasy siódmej Wolski. Rozkochany był do szaleństwa w tak zwanej iskierce, grywającej nieme, ale za to mocno wydekoltowane role. Fotografię jej nosił ze sobą zawsze i wszędzie w czasie lekcji pod pretekstem pilnego rozczytania się w Eneidzie czy Iliadzie. Patrzał na nią jak wrona w gnat bez ustanku. Wszakże mimo przeróżnych starań nie znał się z nią osobiście, idąc za radą kolegów, którzy z nim współczuli, a raczej w ten sposób przynajmniej dawali upust miłości dla iskierki, również pożerającej ich duszę. Kupił za 3 ruble duże pudełko cukierków i zamierzył iść pewnego wieczora wprost do mieszkania ubóstwianej. Pudło w wielkim sekrecie przyniósł na stację i ukrył w łóżku swym pod kołdrą. Zły los chciał, że w czasie obiadu, kiedy Wolski nie był obecny w pokoju sypialnym, weszło tam 2-3 klasistów z tejże stacji, którzy wszczęli jakąś zwadę bijatykę i zmagając się padli na łóżko zakochanego. Gdy ten nad wieczorem wziął się do wydobycia z łóżka symbolu swej miłości, oczom jego przedstawił się widok smętny. Tekturowa skrzynka wraz z pomadkami, czekoladkami i wszelkim w ogóle arcydziełem sztuki cukierniczej, mieszczącym wewnątrz przeróżne soki, tworzyła silnie rozgnieciony placek, ociekający tymi właśnie płynami. Wolski szalał. Pieniędzy na drugie pudełko nie było, a czekać przypływu tak zwanej floty. W żargonie uczniowskim pieniądze z domu nie pozwalała boleść zawodu. W tym stanie ducha chwycił się rozpaczliwego środka. Od znajomych pensjonarek dostał 2 puste, mniejszych rozmiarów skrzyneczki po cukierkach i umieścił w nich zmiażdżoną masę w ten sposób, że ją naprzód zgniótł i pracowicie wymacerował, a dopiero z tej miazgi ulepił palcami kopię pomadek. Gdy wyrobił cały zapas, związał obadwa pudełka niebieskimi wstążeczkami i ruszył do bogini swego serca. Ani na jedną, ani na drugą grupę młodzieży przedmioty kursu klas ostatnich nie wywierały wpływu. Przeważna większość uczniów kształciła się tylko w matematyce i ta nauka była czynnikiem istotnie rozwijającym umysłu. Umysłu od klasy szóstej interesowano się również fizyką, aczkolwiek wykład jej prowadzony był niedołężnie. Resztę umiejętności, a więc języki starożytne, rosyjski, historię i tak dalej, uważano powszechnie za zło konieczne i cierpliwie tolerowano zjawisko, które można było wyrazić za pomocą sentencji non vite sed schole discimus. Uczymy się dla szkoły, nie dla życia. Ironiczne odwrócenie pouczenia łacińskiego. Uczymy się dla życia, nie dla szkoły. Rozszerzone kursa gramatyki łacińskiej, greckiej i niezmierne, niestrudzone tłumaczenia Iliady, Odysei, Eneidy, tragedii Sofoklesa. Sofokles, wielki tragik, pisarz grecki. Utworów Horacego. Horacy, największy poeta liryczny starożytnego Rzymu. Mów starego adwokata Cycerona. Cyceron, najwybitniejszy mówca, teoretyk wymowy i filozof rzymski. Wspomnień Ksenofonta, dialogów Lukianosa. Lukianos, pisarz grecki. Przemówień Demostenesa. Demostenes, słynny mówca grecki. Zajmowały ogrom czasu. Tłumaczono po zucheleczku i takim trybem, że myśl, treść
Całość i forma cudnych pism klasycznych wcale nie przedstawały, nie przedostawały się do mózgów młodzieńczych, badających je w oryginale. Ani jeden z uczniów nie był w stanie wyłuszczyć treści Iliady, ani objaśnić, jakie mianowicie przygody wykuwa na pamięć po grecku całymi rozdziałami. Nikt go zresztą o to nie pytał. Czytanie Iliady w oryginale oznaczało na gruncie klerykowskim przyswojenie sobie wielkiego mnóstwa słów greckich i form gramatycznych, a zarazem łupanie całych stronnic na pamięć. Rosjanin wykładający język grecki był z zamiłowania archeologiem slawistą. Homera objaśniał z musu jako urzędnik takiej a takiej rangi, delegowany przez rząd do pompowania takiej a takiej ilości kubłów greczyzny. Nigdy uczniom swym nie dał do przeczytania epopei w jakimkolwiek przekładzie, z którego mogliby poznać treść. Owszem, korzystanie z tłumaczeń wszelkiego rodzaju surowo było wzbronione. Może cokolwiek więcej sensu miały tłumaczenia prozy greckiej, aczkolwiek i w tym przypadku wertowano jeden urywek dzieła w ciągu półrocza bez wyłożenia całkowitej jego osnowy. Zimą, przy świetle szarawym smutnych dni podczas kolejnego recytowania przekładów ustnych, cała klasa zanurzona była niby w dziwnym spaniu. Monotonnie powtarzające się słowa i zwroty działały na umysł jak szelest kropel deszczowych albo jak widok zwolna tającego śniegu. Myśl nie miała prawa ruszać się ani naprzód, ani w tył. Toteż tkwiła w miejscu. Z pozoru wydawać się mogło, że młodzież klerykowska ćwiczy na klasycyzmie, jeśli nie duszę swe, to przynajmniej pamięć, ale i to było złudzeniem. Słowa i zwroty wykuwane z taką usilnością i mozołem nie wiązały się asocjacją ani ze światem zewnętrznym, ani nie budziły popędów estetycznych i nie ulegały wcale sądowi jako czynność celowo przedsięwzięta. Były to dźwięki martwe i z jałowym brzmieniem. Odpowiadające im prądy mózgowe przebywały niektóre tylko drogi. Nic też dziwnego, że wychowaniec klerykowski w parę lat po opuszczeniu szkoły tracił grekę z pamięci, tak zupełnie, że z trudem odróżniał litery tego języka, w którym tak niedawno umiał wyrażać swe myśli. Wszystek zapas wiadomości gramatyczno-literackich znikał z jego mózgu tak bez śladu, jak znika obraz sztucznie na kliszy w ciemni optycznej wywołany, gdy ją z doskonałego mroku wynieś na światło dzienne. Podobny skutek osiągnęły gimnazjalne lekcje historii. Na klasę szóstą przypadał kurs dziejów Rosji z epoki tzw. udziałów i wieców. Borowicz i wszyscy jego koledzy po całych nieraz nocach wyuczali się na pamięć istnych kolekcji książąt Rusi, dat ich rozmaitych przeniewierstw, morderstw, oślepień, pochwyceń, władzy, bitew, śmierci. Tworzyli sobie w mózgach prawdziwą barykadę z tych wiadomości o przedstawieniu ducha i sensu tamtych odległych czasów. Nauczycielowi ani się śniło. Suchy i zajadły Rosjanin Kostriulep wchodził do klasy, siadał na katedrze, obrzucał jednym spojrzeniem wychowańców drżących z trwogi, przepowiadających sobie w myśli genealogię książęce, nazwy ich włości, daty i skonu. Raptem wymawiał nazwisko któregoś z delikwentów i od razu ciskał mu pytanie: synowie Jarosława I Mądrego? Jarosław I Mądry, wielki książę kijowski. Zjasław Kijowsko-Nowogrodzki, Światosław Czernichowski, Siewołot Perejasławski, Igor Władimirowołyński, Wiaczesław Smoleński. Trzepał uczeń jednym tchem. Gdy podjeżdża do końca listy, już musiał recytować drugą odpowiedź na pytanie. Bitwa na brzegach Kałki? Bitwa na brzegach Kałki, bitwa z Tatarami, w której wojska ruskie poniosły klęskę. Język francuski, niemiecki i polski były kopciuszkami kursu gimnazjalnego. Uczeń mógł wybrać sobie z dwóch pierwszych jeden tylko język, a na polski rzecz prosta mógł nie chodzić bezkarnie. Co większa, uczeń Rosjanin w żadnym razie nie miał prawa uczęszczania na wykłady mowy polskiej prowadzone w języku rosyjskim.
Godziny tych gwar nowożytnych zgniłego zachodu były, szczerze mówiąc, godzinami humorystyki. Wykładający już to należeli do gatunku czupiradeł, jakich świat nie widział już jak Stetter, do kategorii ludzi rozbitych w sobie i bezpowrotnie obojętnych, dość powiedzieć, że w chwili ukończenia całkowitego kursu nauk w gimnazjum filologicznym ani jeden z wychowańców nie umiał języka francuskiego czy niemieckiego tyle, żeby mógł swobodnie przeczytać rozdział Powiastki dla ludu. Wszystkie natomiast siły intelektualne młodzieży starszej wytężone były w kierunku pisania ćwiczeń rosyjskich o tematach historycznych, literackich i abstrakcyjnych. Każde ćwiczenie stosownie do gatunku musiało być składane według formuły zwanej planem, musiało zawierać wstęp, wykład i finał, a każda z tych części rozbita była na tak zwane myśli. Jeżeli trudne było utrzymanie równowagi podczas wypisywania tak zwanych myśli, to nie mniej trudno zadawało baczenie na polonizmy. Opracowanie i wykończenie ćwiczenia rosyjskiego było robotą tak mozolną, tak niewdzięczną i drewnianą, że każdy z uczniów zgodziłby się chętnie kuć całe ody Łomonosowa. Łomonosow, rosyjski uczony i poeta, na pamięć, niż budować jedną rozprawę, najczęściej też wychowańcy pana Zabielskiego ściągali ćwiczenia ze starych kajetów, z podręczników literatury, Bóg wie skąd sprowadzonych, a wreszcie z książek pożyczonych z biblioteki szkolnej. Biblioteka znajdowała się na dole gmachu i zajmowała kilka sal obszernych. Stały tam w szeregu szafy okryte pyłem wieloletnim, mieszczące w sobie książki polskie z wieku XVI, XVII, XVIII, a nawet rzadkie inkunabuły, pierwsze drukowane książki, bezcenne ze względu na wartość historyczną i artystyczną. Skazane na bezczynność, zgardzone i tolerowane jak zgniłe drwa, których nie można spalić, a nie ma gdzie wyrzucić. Bliżej drzwi wchodowych zgrupowano dzieła rosyjskie przeznaczone do wypożyczania. Uczniowie młodsi czerpali stamtąd opisy wypraw Main Rainda, pisarz angielski, autor powieści przygodowych, Karamzina i tak dalej. Władza gimnazjalna starała się z wielką usilnością, ażeby wychowańca klerykowskiego zabezpieczyć od wszelkiej książki, która by myśl jego z opłotków nie tylko lojalności, ale czynnego rusofilstwa wyprowadzić mogła na szczere pole samoistnych rozumowań. Tymczasem mimo tak ścisłego dozoru, mimo rewidowania zarówno uczniowskiego kuferka, jak tornistra, niepożądana książka wśliznęła się nawet do rąk szóstoklasistów. Był to rosyjski przekład historii cywilizacji w Anglii Henryka Tomasza Beckleya. Jeden z ósmoklasistów mieszkający u zamożnych krewnych znalazł to dzieło w bibliotece swego wujaszka, zaczął czytać, dał kolegom i poszło zepsucie. Świetnie ustawione paradoksy genialnego samouka oddziałały na umysły wychowańców klerykowskich niby nagły błysk pochodni, ukazujący wśród ciemności przedmioty niewyraźne, kształty i stosunek tego, co widzieć można do dalekiego, pełnego tajemnic przestworu. Dowodzenie prawidłowości w następstwie zjawisk duchowych ze statystyk spełnionych występków, małżeństw zawartych i listów niezaadresowanych przez roztargnienie stało się od razu ewangelią myślenia pewnej grupy młodzieży. Wystąpienie przeciwko nauce teologów o predestynacji i przeciwko teorii metafizyków. Metafizyka, dociekania nienaukowe, rozważania nad przedmiotami niematerialnymi, duchowymi. O wolnej woli było rodzajem lewara założonego pod gmach wierzeń religijnych, a rozważanie wpływu czterech czynników fizycznych, klimatu, żywności, gleby i ogólnych zjawisk przyrody na umysł człowieka i na organizację społeczeństwa zrodziło istną furię filozoficzną. Szczególniejsze znaczenie miał następujący przypisek z pierwszego rozdziału książki: Doktryna o opatrzności stoi w związku z doktryną o przeznaczeniu, ponieważ bóstwo
przewidując wszystko w swym wszechwidzeniu przyszłości, musi przewidywać zarazem z góry i swe własne zamiary. Zaprzeczać takiego wszechwidzenia przyszłości jest to zaprzeczać wszechwiedzy Bogu. Ci zatem, którzy utrzymują, że w pewnych razach opatrzność zmienia zwykły bieg wypadków, muszą zgodzić się na to, że w każdym takim razie zmiana tego rodzaju była już w przeznaczeniu, inaczej zaprzeczyliby jednego z przymiotów boskich. Ta krótka uwaga zrodziła właśnie całą szkołę filozoficzno-materialistyczną. Szkoła ta miała swoich mistrzów, wyznawców, badaczów, mówców i zagorzałych antagonistów. Posady mistrzów piastowali dwaj siódmoklasiści, Nohaczewski i Miller. Pierwszego zwano Spinozą, Spinoza, przezwisko nadane na cześć Barucha Spinozy, wybitnego filozofa holenderskiego. Drugiego, nieco zagadkowiej, Belfegorem. Obadwoj byli tłumaczami Bakleja, dialektykami i propagatorami kierunku postępowego. Spinoza pierwszy doszedł i wyłożył mniej zdolnym, a owczym pędem idącym bakleistom ciemne dla nich punkty rozdziału drugiego. Objaśnił, co jest wartość, renta, czynsz, zysk i tak dalej w znaczeniu ekonomicznym, a nadto budował swój własny systemat. Belfegor był umysłem ostrożniejszym, czytał Bakleja bardzo wolno. Nieraz nad stronicą siedział tydzień i nie ruszał się dalej, póki nie wyrozumiał wszystkiego. Dokładne zbadanie kwestii ciągnęło za sobą specjalne studia z rozmaitych dziedzin. Toteż Belfegor pracował ogromnie. Brak książek i elementarnych wiadomości z botaniki, chemii, zoologii, etc. musiał zapełniać domysłem własnym, kalkulacją samoistną. Ileż popełnił błędów, ileż razy musiał sam rozbijać gmach złudzeń wybudowany na fałszywym przypuszczeniu. Burzeniem tych jego ułud zajmował się szczerze Spinoza, świetny matematyk, bystry spostrzegacz, który bez głębokich studiów szedł przodem i w dysputach zawsze udowadniał swą wyższość, czyli mówiąc żargonem tamtejszym, zmiekałkę. W szeregu najbardziej zdecydowanych materialistów stał Marcin Borowicz. Nie mieszkał już wtedy u starej przepiórzycy, lecz gdzie indziej, w roli korepetytora dwumalców pospołu z kilkoma zamożniejszymi uczniami klas ostatnich. Tam właśnie na stacji u tzw. Czarnej Pani było gniazdo bakleizmu. Wieczorem, nieraz do późna w noc, wrzały zaciekłe spory z metafizykami i z idealistami, z pomidorowcami, czyli grupą wierną katolicyzmowi. Ileż to szyderstw i obelg zniosły tam ciemne łby w rodzaju Kanta, Hegla, Fichtego, Schellinga, którzy według ulubionej formuły Belfegora, zaczerpniętej rzecz prosta z książki, sami wzbili chmurę pyłu i dziwią się, że on im oczy zasypuje. Los tych filozofów dzielił prefekt miejscowy, stojąc mimo woli, chęci i zasługi w gromadzie decydujących antagonistów materializmu ramię w ramię z Kantem i Heglem. Zwolennicy panslawizmu, rusofile par excellence w pełnym znaczeniu tego słowa, bali się ze względu na skutki czytywać Bakleja ostentacyjnie albo lekceważyć spowiedź. Toteż w samym łonie stronnictwa literackiego rusofile, materialiści, prowadzili bój z rusofilami, maleńkimi uczonymi i karierowiczami. Cała grupa wolnomyślnych pracowała żarliwie. Kwestie poruszone w dziele utalentowanego Anglika rozbudziły umysły klerykowian do tego stopnia, że zaczęto nawet studiować łacinę i grekę, gdyż w dziele i te gałęzie wiedzy były traktowane. Matematyki i fizyki uczono się tak forsownie, że Borowicz dla łatwiejszego rozumienia bakleizmu w klasie szóstej wykuł cały kurs trigonometrii podawany do wiadomości w klasie siódmej. Każdą książkę, jak przypadkiem zabłąkany obszerniejszy podręcznik fizyki, kurs chemii, matematyki wyższej itd. W ogóle co tylko zjawiło się na horyzoncie, czytano na wyścigi, a materiał tą drogą zdobyty niezwłocznie wnoszono do dysput wieczornych.
Kurs gimnazjalny, wszystkie wykładane przedmioty służył jedynie za pewien rodzaj miazgi do rozpraw. Borowicz był poniekąd specjalistą od ateizmu. Prześcigał w tym kierunku ostrożnego Balfegora i bystrego w domyśle Spinozę. Raptowne zdruzgotanie ustalonych wierzeń wprowadziło 18-letniego szóstoklasistę do całkowicie nowego świata. Znalazł się jak gdyby wśród obszarów dzikiego, nietkniętego uprawą gruntu, po którym chodził w samotności i zdumieniu. Wszystko tam było całkiem obce. Wszystko musiał sobie tłumaczyć, każdy przedmiot spotkany ze wszech stron rozpatrywać, każdą myśl najpospolitszą roztrząsać i ważyć jako zjawiska absolutnie nowe. A książka dostarczyła tyle myśli zdumiewających. Okazywała ona, że historia wykładana w gimnazjum to niedołężnie ułożony spis zdarzeń, że matematyka to alfabet tej umiejętności. Wyliczała z imienia cały spis nauk nieznanych, ukazywała ich perspektywę bez końca, ciągnęła młode umysły skróś lądów i mórz między najciekawsze zjawiska poprzez wydarzenia żywego i zmarłego świata i siała ziarno zuchwałego szturmu do niebios. Pobieżny opis anatomiczny budowy oka i ucha w kursie fizyki zapłodnił gimnazjalnych badaczów tak wściekłym pragnieniem uczenia się chemii, anatomii, fizjologii i tak dalej, że marzyli o dniu, kiedy się to stanie, jako chwili niezmiernej radości. Trzej naczelni, bukleiści, Balfegor, Spinoza i Borowicz chodzili w sekrecie do rzezalni, sowicie płacili rzeźnikom za oczy wołów i cieląt, krajali je scyzorykami i prześcigali się w manifestowaniu wszystkiego, co było wypisane w krótkiej wzmiance. Oprócz roli czynnika budzącego do ruchu umysły skrępowane powijakami schematu nauk gimnazjalnych, książka Buckleya odegrała inną, daleko ważniejszą. Była ona nie tylko kodeksem i ekscytarzem, ekscytarz, czynnik pobudzający moralności, ale wprost była siłą moralną, wszystką energię duchową młodzieńców dojrzewających fizycznie, która wyładowywała się, była w pierwszym lepszym kierunku, mocno ujęła w łożysko i porwała ku rzeczom najszczytniejszym. Każdy z bukleistów piastował w sercu ekstatyczne marzenie, nie tylko posiąść wiedzę mistrza, ale samemu stać się Buckleyem. Zamknąć się w murach jakiegokolwiek domu, zgromadzić nieprzejrzaną moc książek, uczyć się przez całe życie, nawet umierając, wołać jak on: o dzieło moje, o dzieło moje. Kolosalny zakres wiedzy odsłaniający się na kartach historii cywilizacji w Anglii miał przede wszystkim ten skutek, że znaglił Borowicza i jego współwyznawców do pracy, do rzetelnego cenienia czasu na wagę złota. Kto ma zostać Buckleyem, ten nie może tracić minuty, musi rozłożyć prawidłowo godziny i kwadranse, a wszystkie wypełnić trudem. Stamtąd, z wyżyny buckleizmu, ani jeden z adeptów nie stąpił na chwilę do dziedzin wolnopróżniactwa i cenił młódź bawiącą się tym procederem jako nędzną trzodę. Tak tedy całkowite pochłonięcie sił duszy przez nauki, a raczej przez marzenia i piękne sny w dziedzinie nauk, oderwało ją od wszelkiego brudu ziemi, dźwignęło bardzo wysoko i szybko, a nieodwołalnie uszlachetniło. Ponieważ znano książkę tylko w przekładzie rosyjskim, z natury rzeczy tedy wszelkiego rodzaju terminy naukowe i urobione formuły bardziej ścisłego myślenia przybierały do mózgu w postaci rosyjskiej. Na dysputach wieczornych wszystko, cokolwiek tyczyło się rzeczy abstrakcyjnych, wypowiadano między sobą po rosyjsku. Nikt przekonań swoich po polsku nie umiałby ze ścisłością wyłożyć. Była to najbardziej zjadliwa forma obrusienia, zruszczenie, zrusyfikowanie, bo dobrowolnie we wnętrzu własnych czaszek stopniowo zaprowadzana przez młodzież,
Ale nie mogło być inaczej. Młodzież ta łaknęła strawy naukowej, znalazła ją i karmiła się tym, co znalazła. Ogół inteligencji miejskiej umiał jedynie, w największym sekrecie, stękać na ucisk, dziwować się, jakim to sposobem można w kraju polskim gramatykę polską wykładać paruski. Ale nie był uzdolniony politycznie nawet do założenia dla tej młodzieży czytelni z dzieł naukowych, swoich i tłumaczonych, kształcących systematycznie.